Witamy serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się repolonizacji mediów. Czy to w ogóle ma sens? Jak to przedstawiają media pisowskie? Jak to przedstawiają inne media? Co wy o tym sądzicie? Co? Media pisowskie? No, sprawdźmy, o co chodzi. Wziąłam dwa skrajne źródła, OKO.press i TVP. W sumie można przeczytać w nich to samo. I co, pisane tym samym tonem jest? Nie no, bez przesady. Chodzi o wnioski, które sobie przefiltrujesz później na końcu. To chodzi o to, że pan Zbigniew Ziobro i na spotkaniu z wyborcami Andrzeja Dudy i w telewizji Trwam powiedział, że trzeba zrepolonizować media i nie może być tak, że inne telewizje popierają tylko jakiegoś tam jednego kandydata, a resztę mają gdzieś. Zobaczcie sobie teraz ten tytuł. TVP Info. Ziobro, nie powinno być tak, że część mediów staje się sztabem wyborczym. Zgadzam się. Tak. Panie Ziobro. Ale jaja, nie? No i on to mówi do TVP, czy nie? To aż dziwne. No, tytuł brzmi tak, że nie powinno być tak ogólnie. Tak. Ale wszyscy wiemy, jak jest. No wszyscy wiemy, że oszukiwać. To właśnie TVP było, no w zasadzie to były jedyne media, które faktycznie były sztabem wyborczym jednego z kandydatów, no. Andrzeja Dudy. Bo cała reszta pokazywała innych, ale wiadomości, no wiadomo, że w stronniczy sposób, ale nie do tego stopnia, że wszystkie wiadomości przedwyborcze, które tam były, ich wiadomości, te wydania wiadomości, no to skupiały się tylko nad tym, żeby pokazać, jaki Andrzej Duda jest zajebisty, no a jaki Rafał Trzaskowski jest ciulowy. To już nawet nie o Trzaskowskiego chodzi, ale o Bosaka. No ale już przed drugą turą. To było straszne. No. Wszystkie media miałyby wyglądać tak jak TVP, z panią Cholecką i Kanią na czele, no to ten obiektywizm mi na przykład nie leży. No nie powinno być tak, że część mediów staje się tak naprawdę sztabem wyborczym jednego z konkurentów. Nie możemy udawać, że tego nie widzimy, wskazał. Tak jak do tej pory udawaliśmy, w domyśle, tak myślę. Tak. No wszyscy udawaliśmy, że TVP jest polskimi mediami, dzięki którym wiemy rzetelnie, co się dzieje w Polsce. Ale w ogóle ciekawe jest to, że Andrzej Duda u Karola Paciorka, tam on wskazał też, że on dostrzega ten problem i on chciałby coś z tym zrobić. Oczywiście to była medialna zagrywka pod wybory, ale tak powiedział, więc on sam tego nie ukrywa. Zresztą Jacek Sasin, jak był na RMF-ie często, to też mówił o tym, że to jest normalne, no bo musi być konkurencja, skoro wszystkie inne media są przeciwko Andrzejowi Dudzie, no to jest normalne, że TVP przynajmniej będzie za nim. Ale jak normalne? No właśnie w ogóle nienormalne, no bo to są jednak media, za które płacimy grube miliardy z naszych podatków i nie powinno tak być, że promują tylko obecną władzę. PiS w ogóle w 2019 roku gdzieś tam we wrześniu powiedział, że tak jak i media mają zrepolonizować, czyli ten kapitał niby polski ma być, więc nie wiem, czy pan Ziobro chce zapłacić i wykupić te media ze swoich pieniędzy, czy z naszych pieniędzy chce wykupić te media, czy te media się w ogóle zgodzą, żeby pan Ziobro je wykupił, czy pan Ziobro zrobi, czy PiS zrobi ustawę, gdzie będą musieli oddać za darmo swoje udziały, no bo różnie może być, wszystko przejdzie w nocy. Nagle TVN nie będzie amerykański, nie niemiecki, amerykański, tylko stanie się polski? Nie, właśnie TVN-owi nic nie zrobią. Nie ma szans w ogóle żadnych. Tym bardziej, że Andrzej Duda jest pod butem teraz Donalda Trumpa, a Mosbacher bardzo mocno uderza w to, żeby jednak TVN pozostał TVN-em. I każdy atak na TVN, jaki dopuszcza się ktokolwiek z PiS-u, od razu ma kontratak ze strony Mosbacher. Ale PiS chce wprowadzić licencję dla dziennikarzy i dla artystów. No ciekawe, co to jest. Nie patrzyłam w ogóle, co to jest za źródło, więc nie mieć pretensji. Chodzi mi o fakt, który tutaj jest. Błąd, Tomasz Lis. A. Sorry. Ale no chodzi o ten fakt. Politycy PiS tłumaczą jeden przez drugiego, że samorząd będzie dbał o to, żeby dziennikarze nie mogli w mediach społecznościowych łamać standardów etycznych i pomawiać polityków o popełnienie czynów niegodnych lub zakazanych. Niegodnych? Okej. Okay. Po Warszawie jeżdżą narkomani w autobusach. To nie jest pomówienie na Trzaskowskiego. Nie. On sam chodzi do czajki i spuszcza ścieki do Wisły. On swoje własne tam w wiadrach zanosi. Tak.
Tak, i z kolei każdy, kto zawodowo zajmuje się rozrywką, musiałby wystąpić o potwierdzenie statusu artysty zawodowego oraz dostać specjalną kartę. I my już kiedyś mieliśmy takie zasady. Od 67 roku do 80. Czesław Niemen na przykład o taką kartę artysty się starał. Dwa razy, za trzecim razem się obraził, już nie poszedł, bo za pierwszym razem mu powiedziano, że nie potrafi śpiewać, za drugim razem nie zdał testów, za trzecim razem się obraził i nie poszedł wcale, więc nie miał karty artysty, gdzie później jego koledzy wystąpili do kogoś tam z góry, przyznali mu tę kartę, ale rzekomo jej nigdy nie odebrał, nie? Teraz mamy całkowitą demokrację w tym, co jest rozrywką, a co nie, i to weryfikują ludzie. O ile to nie przekracza jakichś tam patologicznych norm, jak Daniel Magical czy coś takiego, który już też jest banowany z YouTube'a, no to teraz no, każdy może robić to, co chce, a artyzm określają ludzie, którzy to oglądają. No ale wyobraź sobie teraz, i kto teraz będzie miał to opiniować? Jeśli to ma być państwowe jest TVP i mamy rząd taki dość religijny, no bo udzielają wywiadów w Trwamie, no to myślę, że to jest rząd bardzo religijny. I oni ustalą sobie jakąś kadrę ludzi, która będzie ustalała, co jest rozrywkowe, a co nie. No to wyobraź sobie, że do tej komisji pójdzie Nergal. No to na bank dostanie kartę artysty. Na pewno. Będziemy mieli policję humoru. Czy się śmianie z niewygodnych treści dla polityków? Tak. Znowu usuną nam grupę. No już mamy troszkę taką policję humoru w mediach społecznościowych. Myślę, że już wystarczy. To będzie tak jak, właśnie tak jak za PRL-u, że tak ludzie układali piosenki i wierszyki, które niby mówiły o jednym, ale między właśnie wersami było nagabywanie na władzę. I niedługo tak to się skończy. No tak, tak właśnie jak z tym memem, co pokazywałem jakiś czas temu. Duda, Stalin. No proszę bardzo, znajdźcie różnicę. Proszę. Łopanie. Tego typu zagrywki, które TVP właśnie pompuje, że dziewczynka podziękowała Andrzejowi Dudzie za to, że teraz wreszcie może żyć godnie. Co dziewczynka jakaś tam 5- czy 6-letnia może wiedzieć o tym, czy to faktycznie jest zasługa prezydenta, czy nie, ale okej. No i TVP to wałkuje i w ogóle nie zwraca uwagi na to, że to jest ewidentna ustawka. Rafał Trzaskowski miał swoją ustawkę na swojej debacie, gdzie podał wodę Andrzeja Dudy jakiejś tam dziennikarce, która niby zasłabła. Ewidentna ustawka moim zdaniem, no ale to już TVP wyśmiało. Dlaczego nie mówiło o tym też wprost, że Rafał Trzaskowski jest bohaterem, że postawił się za tą dziennikarką, nie zwracał uwagi na to, że miał teraz odpowiadać na pytania, leciał mu czas, tylko poszedł i ją uratował. A Andrzej Duda dostał podziękowanie od dziewczynki, co też było definitywną ustawką, już retoryka jest w zupełnie inną stronę. Panie Ziobro, proszę się zastanowić. To weź mu nie mów, bo przyjdzie tutaj. Nie wiem, czy też słyszeliście te tajemnicze dźwięki, no ale reporterzy Polsatu już się zajęli sprawą. Oni jeszcze nie wywnioskowali, skąd to się bierze. W tym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest globalne. Ten Kijów to zapoczątkował wszystko. Pierwsze nagrania pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa i Baku w Azerbejdżanie. Tam wzbudziły zainteresowanie. Że te dźwięki mogą pochodzić z jądra Ziemi. Kiedy sieć to... Ale zobacz, ile razy będziemy musieli to wypipkać. No wiem. Może nie, spróbujemy wrzucić 10 razy na YouTube, a może coś się uda wrzucić. Słyszeliście te dźwięki? Ja nie wiem, skąd to się bierze. Może faktycznie z jądra Ziemi. No dobra, no ale przechodzą do licencji dziennikarskiej. No to sobie teraz wyobraź, jakie miałyby być kategorie tego. Kto będzie dziennikarzem według państwa, a kto nie będzie dziennikarzem według państwa. I dlaczego ktoś ma nie być, a Dorota Kania ma być?
bo to już nieważne, kto będzie jej konkurent. Ale dlaczego ona miałaby dostać taką licencję, skoro jest skazana prawomocnymi wyrokami za pomówienia i przekazywanie nieprawdziwych informacji? No tak, jest ewidentnie propisowską tubą, tak jak cała telewizja Republika zresztą, ale... No to samo tyczy się oczywiście Tomasza Lisa, nie? Tak, I on jest zupełnie tym samym, tylko z drugiej strony. Tylko właśnie dlaczego oni powinni dostać, bo wierzę w to, że taka Kania, skoro dalej pracuje, to dostałaby taką licencję. Nad Lisem pewnie, no jest duży, więc byłby za duży szum medialny, gdyby on tej licencji nie dostał. Tylko na jakiej zasadzie oni mają dostać te licencje, skoro są No i co te licencje mają w ogóle dawać? No bo status dziennikarza w ogóle nie jest uregulowany w Polsce teraz. No właśnie oni mają zamiar to uregulować. No i właśnie w jaki sposób? Co to w ogóle daje? Czy to daje tylko to, że masz sobie licencję i chętnie cię jakaś redakcja zatrudni, czy co? No bo co, zabronią ludziom pisać swoje newsy? Przecież jest mnóstwo jakichś małych serwisów, które prowadzi sobie jakaś tam babka i robi newsy lokalne i ona nie będzie mogła już pisać czegoś takiego? No to wtedy trzeba uregulować to, co jest newsem, a co nie. Czy jakiś post na Facebooku, który opisałaś jakieś zdarzenie właśnie, to też jest news, czy nie? I nie możesz o tym pisać, bo nie jesteś dziennikarzem? Czy nie możesz zarabiać z tego? Według Lisa, no i skoro już takie źródło znalazłam, to trudno. Oba punkty programu PiS budzą szczególne zdumienie, są po prostu wiernym nawiązaniem do socjalizmu. Oczywiście podany w lekkim sosie, okraszonym przez wicepremiera Glińskiego zapewnieniem, że przecież władza nie chce ingerować w media, ale pomagać dziennikarzom. Oczywiście. Będę czuła wielką pomoc z tego tytułu. Może 500+ dostaniemy czy coś. Dla dziennikarzy. Właśnie z tego co wiem, o ile nic się nie zmieniło do tej pory, bo chyba nic się nie zmieniło, bo oni nie wyciągali w ogóle tej kwestii w trakcie wyborów, to oni nie mieli w ogóle na to planu. To było tylko chyba w jakimś tam planie wyborczym przed 2019 roku PiS-u, że chcieli uregulować status dziennikarza, ale nie było żadnych szczegółów kompletnie na ten temat. Tutaj on się powołuje na to, że rząd zamierza licencjonować czy akredytować dziennikarzy i artystów, może mieć to podłoże finansowe. Wiele osób nie pamięta o tym, że twórcy, a więc na przykład muzycy, dziennikarze, architekci czy naukowcy, mogą korzystać ze specjalnych przywilejów podatkowych. Mhm. Więc uznaje się bowiem, że koszt uzyskania przychodu to w ich przypadku 50% w wyniku tej kalkulacji płaci mniejszy podatek. Więc połowa z nich już nie będzie płaciła mniejszego podatku, tylko będzie płaciła większy podatek, bo nie dostanie na przykład licencji tej dziennikarskiej, więc takie podłoże finansowe też może tutaj mieć znaczenie. Ale to też wymusza wtedy ingerencję zagranicznych mediów, które będą finansowały te różnice, żeby jednak dziennikarze nie byli tylko prorządowi. Ale będą. No jeżeli do tego dopuścimy, to tak. Jest 3 lata do wyborów. 3 lata to jest naprawdę bardzo dużo czasu. PiS jest świadomy, zarówno PiS, jak i Andrzej Duda są świadomi tego, że jeśli teraz nie zrobią gruntownych zmian w prawie, które pomogą im wygrać kolejną kadencję, czyli na przykład właśnie ta repolonizacja mediów, która może wyglądać w ten sposób, że już żadne media nie będą mogły pisać antypisowsko, a przynajmniej nie główne tak, media. Tak, bo wszystko które... będą mogli sobie podciągnąć pod to, że lewacka propaganda... Znaczy no najgorzej, że to działa faktycznie na ludzi, nie? I ludzie są za repolonizacją mediów, bo to ładnie brzmi. Tak samo... bo niemieckie media nie będą w Polsce tutaj urzędować. Będą polskie media płacić, będą polskie podatki. Ale z polskich mediów mamy właśnie TVP Info, które jest definitywną tubą. Do definitywnych tub należy również Do Rzeczy, Niezależna, której nazwa jest z dupy, W Polityce. To są same tuby propagandowe PiS-u i to są polskie kapitały. Z drugiej strony mamy też Wyborczą, która jest całkowicie antypisowska, ale też całkowicie polski kapitał. No i kapitał nie ma nic Do Rzeczy, jaką retorykę obierają te media. Bo skoro Wyborcza jest polska, a jest antyrządowa, no to tutaj akurat ten argument zostaje obalony. No. Można mówić, że nie wiem, że politycy nie mogą się wtedy reklamować
czy coś takiego. Ale no, po pierwsze i tak znajdą furtki przez brata ministra, który sprzedaje maseczki i to te maseczki będą reklamowane, albo no, założę się, nie kupuję tam tych gazet, jak Gazeta Polska czy coś, ale założę się, że tam jest właśnie bardzo dużo jakichś reklam takich prorządowych, a w Wyborczej na odwrót mogą być jakieś niemieckie gazety, czy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska. Ale czemu niemieckie Wyborcze? Co się tak wszyscy uparli na te niemieckie media? Bo ja nie rozumiem właśnie... No tak. Znaczy jest Interia i Onet chyba, nie? To niemieckie. No bo wszyscy zawsze krzyczeli, że TVN niemieckie coś tam, a to wcale nie jest niemieckie. Onet jest niemiecki i Fakt należy do Onetu, więc Fakt też jest niemiecki. A Fakt, no i tutaj Fakt ja nawet nie uderzył czytam. W Andrzeja Dudę przed końcem wyborów i oskarżył go o to, że ułaskawił wiadomo kogo, ale demonetyzacja, więc nie powiem. No i dlatego pewnie Ziobro się tak wkurzył, nie? Że jak oni mogą być tacy bezkarni? Jakby to powiedział Stonoga, już dawno do aresztu poszedł po raz kolejny, nie? Miał swój czas, znaczy nie wiem, czy dalej tak jest, ale to była najlepiej sprzedająca się gazeta w Polsce. I zawsze na tej ostatniej stronie były gołe baby. Nie wiem. No w tramwajach widziałem te dziadki. Tak, w tramwajach widziałeś. Jak te dziadki. No i na w kioskach bank. Jak wystawiali te ostatnią gazety. Ostatnią stronę wystawiali. No tak. Jakby, na bank. No są tak zgięte na pół i widać ostatnią i pierwszą stronę. Ale jaki ty masz kuźwa wzrok. No każdy wie, co jest na ostatniej stronie Faktu. Ja na przykład w kiosku nigdy nie spojrzałam na to, co jest na ostatniej stronie Faktu. Ja jestem spostrzegawczy. Ostatnia strona Faktu. No, na bank są nawet memy o tym. O, demotywatory.pl, ostatnia strona Faktu. O, kiedyś, kiedy nie było jeszcze RedTube'a. No każdy o tym wie, że ostatnia strona Faktu to ostatnia strona Faktu, no. Ja nie czytam takich gazet. No ja też nie. Jak nie? Ty czytasz ostatnie strony Faktu. No, tylko oglądam. Co tam mamy dalej? Jeszcze plan Ziobry ze strony OKO.press. Czyli już od razu na grupie napisano, że to na pewno nie jest prawda, że Ziobro chce repolonizować media, dlatego, że podało to OKO.press i to nie jest prawda. Więc zaczęliśmy od TVP, że TVP też o tym mówi, żeby nie było, że to jakieś bzdury wyjęte z lewicowych mediów. To też są takie argumenty z dupy. No, zazwyczaj jak się daje Gazeta.pl, Wyborcza, Newsweek czy coś takiego, no to od razu pojawiają się komentarze, że to nie jest prawda, no bo to napisała Gazeta Wyborcza. No to, że to jest napisane w sposób stronniczy, to też nie znaczy, że to nie jest fakt. I gdyby nie taka Wyborcza, to też nie wiedzielibyśmy do dzisiaj o aferze z Szumowskim i jego bratem, z której oczywiście nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, ale no to oni nagłośnili te sprawy i oni do tego doszli. No trzeba filtrować. No trzeba tak, no, ale czytać, muszą być ale media, skoro filtrować. Są media prorządowe, które jeszcze są finansowane przez państwo, no to tym bardziej muszą być prywatne media antyrządowe. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby wszystkie były bezstronne, ale no jeżeli nie ma tej bezstronności, no to niech będą i z tej strony, a nie tylko nie wiem, z jednej. Ale właśnie nie wiem, czy powinny być w tym wypadku media państwowe. Tak, no można było w ogóle powinny zlikwidować być sprywatyzowane przez polskie, przez Polaków oczywiście, nie no przez albo tak, albo faktycznie zagraniczne media. Żeby miały tylko swoją misję. Czyli to, co nie będzie ciekawić na tyle odbiorców, żeby to było rentowne normalnie, czyli jakaś tam sztuka, jakieś polskie stare filmy, które mogą ciekawić tylko jakichś tam określonych odbiorców, ale jednak będą kultywowały to, że my mamy jakąś tam swoją polską tradycję oraz informacje, ale tylko rzetelne. Ale to nie przejdzie. Tylko takie komunikaty. No ale w taki sposób powinny być organizowane. Ale tak to powinno wyglądać i według Ziobro to tak wygląda. Tak. No on w ogóle... Rozumiesz. Więc tak jak ty byś chciał, to tak nie będzie. Więc ja uważam, że już w ogóle lepiej żeby to nie było państwowe. Niż żeby było to co niech jest. Będą reklamy, chociaż i tak są reklamy, mimo tego, że ludzie płacą abonamenty i mimo tego, że dostają dofinansowanie od rządu w postaci kilku miliardów, to i tak są tam reklamy. Tak naprawdę jak to włączysz, to tam nic nie ma. Jedyna rzetelna rzecz to jest pogoda. I to wszystko idzie za nasze pieniądze, z naszych podatków. Nie dojrze do finansowania, to jeszcze płacisz abonament. I Ziobro twierdzi, że to są media bardzo obiektywne.
No. Jak były sprywatyzowane przez Polaka oczywiście, nie mówię, żeby to sprzedawać za granicę, no ale... Co daje polski kapitał tak naprawdę? No przecież no, ale to tak jest... można wyjść z tymi podatkami za granicę. No ja wiem, ale to jest argument wielu ludzi, że no tak. Powinno się repolonizować media, dlatego że zagraniczny kapitał nie powinien mieć w Polsce miejsca. No. No nie no, przede wszystkim media publiczne nie powinny być tubą propagandową niczego, nie powinny mieć żadnych poglądów, co najwyżej jakieś patriotyczne, propolskie, coś takiego, okej, okay, ale nie, żeby nie mówiły, że patriotyzmem jest popieranie Andrzeja Dudy, no bo no. No nie jest. No. Dlatego jak już zrepolonizują media, dadzą licencję dziennikarzom i artystom, no to ja myślę, że tak znajdziemy się właśnie w tym czasie pomiędzy 67 a 80, czyli no. Polska Republika Ludowa. No, albo 2020 w Korei. Te Koreańczycy będą się z nas śmiać. Nie no, Koreańczycy to w ogóle się śmieją cały czas ze Stanów Zjednoczonych na przykład, że u nich nie ma demokracji. No. I w ogóle Trump jest taki żałosny i mierny w porównaniu do Kim Jong-una. No i u nas też pewnie tak się będziemy śmiać. Narody są słabsze od Polski. A nie jest najlepsze. No nie, no jakbym oglądał TVP, to pewnie bym też tak myślał. A będziemy tylko to oglądać. A ciekawe, czy będzie tak jak w Korei, że tam mają wybrane fryzury, nie? I tylko tak się mogą strzyc. Bo jakby wybrali taką fryzurę na bombkę, to mi jest niekoniecznie. Dobrze. Ja mam taką bardzo standardową. Jeśli będą jakieś standardowe fryzury, no to pewnie taka jak Michała Adamczyka też. Skoro jest uznawana za TVP. Co ma taką bardzo podobną fryzurkę? No Cholecka ma taką trochę tą, brańską. Tak, taką no klasyczną podobne. No te memy zawsze są bardzo podobne do tego. No tak, no tak. Jest. No. Nawet by pasowało jej takie kimono, czy co to jest. O, to ma specjalną nazwę. A nie, to oryginał. Tak, i dlatego tak będzie. O, nie, no mają, że Kim przecież ma włosy do góry. Ostatnio wyciekło nagranie takie na krawędzi. Nie wiem, czy widziałaś nowy film Na krawędzi. Wypuścił. No, ale wyciekło nagranie, jak Kim Jong-un mówi do swojego narodu po polsku. Nie wiem, czy to było tłumaczone, czy nie, ale wygląda bardzo naturalnie. Słusznie, proszę państwa. Demokracja monopolu nie znosi. Jeśli jakaś władza ma wszystkie stanowiska w państwie, jeżeli do tego ma prezydenta, jeśli do tego, proszę państwa, jeśli do tego, proszę państwa, ma jeszcze poparcie potężnych mediów, które nie zauważają jej błędów, które w jednych oczach widzą zło, a w innych belki nie widzą, żeby się odwołać do Ewangelii. Dobrze, że teraz jest tak dobrze. No wiesz, tylko krowa nie zmienia zdania. Każdy ma prawo zmienić swoje zdanie, no, swoje poglądy. Zwłaszcza jak jest u władzy. Oni zmieniają poglądy w taki kameleon, nie? Jak to musi być zielony, to na zielono. Jakby musiał być brązowy, to trochę na brązowo. Tak afroamerykański, to trochę na afroamerykańską. Nie biało. Nie biało. Znaczy biali i nie biali. Chociaż nie wiem, czy ludzie biali to jest poprawne politycznie. Czy nie jest takie agresywne trochę. No ja bym się poczuła, że ktoś mnie tutaj rasistowsko chce wyzwać od białych. No. Nie wiem, czy biały to już nie jest obelga taka. Że jednak to obraźliwe jest. A jaki? Jasny. Czy to nie jest równoznaczne, nie wiem, nazista, faszysta, bosak? Trzeba będzie wypipkać tyle wyrazów. A ciekawe, kiedy nazwisko Bosak będzie ocenzurowane. No, ja się domyślam, że już jest gdzieś w niektórych kręgach. Generalnie już TVP cenzuruje Bosaka. Bosak jest zdziwiony teraz, że, znaczy tam według mediów, że Andrzej Duda go nie zaprosił, a miał go zaprosić na jakąś tam koalicję polskich spraw, coś takiego, nie? Że mieli razem wszystko budować wtedy, jak jeszcze się podlizywał jeden wtedy, drugi kiedy, do Bosaka. Wtedy, kiedy przestał być tym Duda. Tak. Bosak się nie dał oczywiście, no i szacun jak najbardziej dla niego, pomimo tego, że no. Przed pierwszą turą atakował tylko Trzaskowskiego, to
po pierwszej turze myślałem, że właśnie, znaczy miał tam wywiad w RMF-ie, gdzie powiedział, że on zdania nie zmienił. No to to już definitywne było takie, że jednak będzie na Dudę głosował, ale później chyba się zorientował, że to było złe stwierdzenie, no i zaczął atakować Dudę i Trzaskowskiego w różnych wywiadach, że ani to nie jest dobry wybór. A to było tak piękne. I to było spoko i naprawdę fajnie, że tak zrobił i widać, że chyba sobie nagrabił u Andrzeja, bo już teraz nie ma Konfederacji. No i znowu włączą ten sam program, co było wcześniej. Ale czyli Konfederacja nie będzie było. Się pojawiała w mediach w ogóle. Konfederacja była, jak on wystartował na prezydenta, no bo musieli, no bo już... No bo tą sprawę w sądzie już wcześniej przegrali z Konfederacją. Tak, z Konfederacją. Przegrali, no to już teraz musieli, ale już po wyborach. Już no jest już po wyborach, już teraz nie będzie Konfederacji. W ogóle jej tam nie będzie. Ciekawe, czy trzy lata... Teraz będzie obiektywnie. Tak. Trzy lata to jest naprawdę bardzo długi czas. Konfederacja to jest ewidentnie konkurencja dla PiS-u, więc oni nie chcą ich... No albo ich wchłoną do PiS-u, albo nie chcą ich wcale widzieć. Albo Konfederacja mogłaby się... taką... telewizję założyć. Zamiast TVP kanał telewizyjny Konfederacji i tam by mogli, zamiast, wiesz, mają na YouTubie, mają przewagę. Każda partia niech ma swoją. O, ale to nie byłoby głupie? To wtedy z góry byłoby wiadomo, że jak wchodzisz sobie na TVP, to masz same zalety o PiS-ie. Jak wchodzisz sobie na TVKOP, jak oni się tam zwą, no to masz same zalety o tym. Jak wchodzisz sobie na kanał Konfederacji, no to będziesz miał zalety Konfederacji, a ty, człowieku, filtruj, które zalety są lepsze. A wejdziesz na BNB i my ich wszystkich zjedziemy, żebyś miał porównanie takie ze złej strony jeszcze. Nie ma sensu oglądać tamtych, wystarczy. No ale Konfederacja ma przewagę na YouTubie, więc może jakby mieli taki swój kanał telewizyjny, gdzie jak TVP nie chce ich pokazywać, to swoje zrobią. No i takie życie wam powiem. No, a co wy myślicie w ogóle o tej sprawie? Czy media powinny być repolonizowane przez rząd? Czy może jakoś inaczej się powinno to zrobić? Nie wiem, może dziennikarze powinni sami decydować o tym? Może jacyś naukowcy? Nie mam pojęcia, jak to... Amerykańscy naukowcy. Nie mam pojęcia, jak to zrobić dobrze, żeby faktycznie nie było wpływów żadnych. No jest to ciężki temat. Jak dla mnie, jeżeli nie ma na to odpowiedniego pomysłu, jak to zrobić dobrze, żeby było obiektywnie, to nie powinno się tego robić wcale. A żeby było obiektywne, to nie powinni być sponsorzy tacy... z jakiegoś ugrupowania politycznego. Z pewnością nie powinien zajmować się tym rząd, który już jest znany z tego, że skrajną propagandę uprawia w telewizji rządowej. Więc na pewno Ziobro nie powinien się tym zajmować. I nikt w ogóle z PiS-u. No wiesz, no jak pieniądze są z reklam tylko, no to żeby nie było żadnych sponsorów, jeśli chodzi o władzę, o państwo, o podatki, niech się utrzymują z reklam. Niech te pieniądze z reklam będą większe. To by trzeba było zakazać reklam rządowych, po pierwsze, tak. bo wtedy to będzie tak, że wiesz, że wypuszczą sobie jakąś kampanię marketingową. No tak, będzie, że wspierają polskie media, nie? Antynarkotykowa, cokolwiek, żeby dzieci nie brały dopalaczy, no i sobie miliardzik puszczą za... No nie, no chodzi o to, żeby nie było pieniędzy z rządu, no to żadnej partii politycznej. Ciężko jest rynek reklamowy. No ale już wtedy, ale to, ale to będzie wtedy dlatego większy mówię, problem dla nich. No to już nie będzie na no tyle tak, łatwe, nie żeby... nic z rządu oficjalnie. Rozumiesz? Tak, no. Żeby to nie będzie już na tyle łatwe, żeby to sobie robić od tak i będą musieli trochę pokombinować. I nie mówię, że to będzie tak, że na 100% te media będą czyste, ale już będzie na tyle problem, że nie będzie to tak częste. W każdym razie dzieje się źle. Ziobro już zapowiadał, że będzie jeszcze gorzej. No w każdym razie my będziemy... badali tę sytuację na bieżąco i informowali was. Dajcie koniecznie znać, jakie wy macie zdanie w tym temacie. Dołączcie do naszej grupy Podstawki Macieja Reaktywacja. To jest nowa grupa, starej już nie ma, bo została usunięta, bo handlowaliście na niej bronią. Narkotykami. I wszystkim, co się dało. Pewnie obrażaliście też Zbigniewa Ziobrę. Zapraszam serdecznie na tą grupę, bo tam możemy sobie podyskutować, to stamtąd bierzemy tematy do naszych filmów. Także bądźcie z nami koniecznie. Trzymajcie się, ciepło.